Dzień dobry, witam gorąco i serdecznie. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby zapowiedzieć niespotykany event, niespotykane przedsięwzięcie, które odbędzie się już 20 maja. Witam tutaj zebranych pani Kasia Chłodzińska, Centrum Wolontariatu Włocławek i dwóch znanych radnych. Pan Jan Jabłoński, radny powiatu włocławskiego, Jacek Jabłoński, radny powiatu włocławskiego i pan Jan Stocki, radny Rady Miasta, współinicjatorzy tej naszej akcji. Więcej pani Kasia. Idea Legnicy to przede wszystkim wyrażenie siły wiary i miłości, jaka drzemie w młodych ludziach. Poprzez taniec, śpiew i muzykę pragniemy wyrazić radość i miłość do Boga. 20 maja chcemy również podkreślić i upamiętnić sylwetkę Jana Pawła II, człowieka modlitwy, honorowego mieszkańcy Włocławka. 20 maja, czyli dwa dni tuż po rocznicy narodzin Jana Pawła II. Przedsięwzięcie pod katedrą 20 maja ma również przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do udziału w tegorocznym legnickim spotkaniu, które odbędzie się 2 czerwca na polach legnickich. A tuż około godziny 18.30 tegorocznych uczestników Lednicy błogosławi jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Mej. Teraz głos oddaję. Akcja jest oczywiście ogólnopolska, cała Polska tańczy, a my rzeczywiście pracując w tej kapitule konkursu, o którym pani wspomniała, miejcie nadzieję tę lichą marną, pomyśleliśmy, że fajnie było, żeby młodzież powiatu włocławskiego i samego Włocławka włączyła się w tą akcję, stąd pomysł ta inicjatywa spotkania o 17.15, jak Mariusz powiedział, na Placu Katedralnym 20 maja, żeby również młodzież włocławska zatańczyła i wspólnie wsparła tą akcję lednicką. Takim lednickim kolorem jest biel. Prosimy o to, żeby przygotować białe ubiory, czyli przyjść ubranym na biało, maksymalnie na biało. Tu spieraliśmy się o to, czy całkowicie, czy nie. Oczywiście, na ile się uda, mieć po prostu w swoim ubiorze jak najwięcej takich białych akcentów. Wtedy włączymy się pięknie w tę ideę. No i cóż, na biało, tanecznie, radośnie, lednicko. Do tego zapraszam. Przypominam, 20 maja, niedziela, 17.15, plac przed katedrą. Tańczymy dla lednicy.